gramy z kandydatem na do zdobycia Mistrzostwa Polski. Ja nie wyobrażam sobie, żeby ktoś tutaj upatrywał innych realiów i innej hierarchii celów naszych i Piasta. To jest ciągle bardzo groźny zespół. Mówimy, że to jest zespół, który jest w kryzysie, natomiast zespół, który jest w kryzysie, przegrał do tej pory jeden mecz. Nawet jeśli nie gra zbyt mocnej piłki, że tak powiem, nie tak skutecznej jak w zeszłej rundzie, to jest zespół, który poległ tylko w Gdańsku, gdzie jak wszyscy wiemy, jest bardzo ciężko o punkty. W tym sezonie my przekonaliśmy się o tym najbardziej boleśnie. Także spokojnie, my znamy swoje miejsce w szeregu. Ja tutaj takie dywagacje zostawiam ekspertom. Walczymy z Piastem o zwycięstwo i to jest tyle. Ja powtarzałem od początku mojej pracy, że jeżeli nie będziemy skupiać się na każdym kolejnym spotkaniu, tylko będziemy bujać w obłokach, będziemy atakować jakieś górne ósemki, to raczej jest rozmowa dwóch dentystów. Co będziemy atakować, czy to będzie górna, czy dolna ósemka. My skupiamy się na każdym kolejnym spotkaniu. Jeżeli odfruniemy i ta nasza dobra forma nas uspokoi, to będziemy mieć ogromne problemy. Dlatego ja wiem, że i w szatni panują podobne nastroje w duchu tego, co staram się tutaj Państwu przekazać, ale my zdajemy sobie sprawę ze swego miejsca w szeregu. Rzeczywiście gramy niezłą piłkę. Ja z przyjemnością te nasze mecze oglądam, a to jest równie ważne jak punktujemy. I świadomi jesteśmy i swojej siły, i swoich problemów, więc musimy trzymać bardzo, bardzo uważnie rękę na pulsie, żeby nie odfrunąć. Wszystkich mamy do dyspozycji, wszyscy są zdrowi, Adam, Pazio, Jakub Kowalski i Adam Daja wrócili do treningów, także dysponujemy całą kadrą, a to jaka osiemnastka pojedzie do Gliwic, będziemy decydować dziś.